Siema, siema, jestem Ryan Gipley i witam was w nowym filmie na moim kanale i tym razem jest to film ze sprawdzania mapy. Ale tak, to teraz będzie typowe sprawdzanie, a nie ocenianie, także słuchajcie ludzie. Bardzo mocno zmieniamy zasady teraz tej serii. Ja to wybaczcie, że na tym odcinku to powiem teraz, bo to jest taki trochę odcinek wprowadzający, ale jest to dla mnie odcinek bardzo ważny, bo wiem, że na te odcinki przychodzą osoby, które po prostu chcą zobaczyć jakąś mapę daną, bo zobaczyły na LS Portalu, na ModHubie czy na jakichś innych stronkach. No i są ciekawe, co ta mapa zawiera, dlatego też sporo osób chodziło właśnie na te moje filmy. Dlatego też osoby, które wbiły zobaczyć mapę, poczekajcie chwileczkę, za chwilę będziemy sprawdzać, a osoby, które śledzą stale kanał na bieżąco, proszę wysłuchanie, bo to bardzo dla mnie ważne info. Po pierwsze, seria trochę zmienia swoje zasady, bo brakowało mi tego sprawdzania. Ja też mówiłem na podcaście u Szarpiego, że nie chcę już sprawdzać mapy, bo to jest zawsze takie wystawianie się na krytykę, bo ty oceniasz innych, a sam robisz jakieś błędy. No i oczywiście to, co jest prawda, każdy gdzieś tam się ma prawo pomylić i tak dalej, ale wytknięcie komuś, jakieś naciągnięcie według mnie nie jest złe. Natomiast ta seria nie będzie polegała na tym, że ja będę kogoś oceniał, bo kim jestem, żeby kogoś oceniać, prawda? Na tej serii będziemy sprawdzać mapę, tak? Zobaczymy, co ona posiada, co ona nie ma, co mogłaby mieć, ale nie będziemy na pewno oceniać. W sensie ja nie będę oceniać, ale wy na pewno będziecie oceniać. Dlatego też pod każdym takim filmem będzie znajdowało się w opisie link do ankiety na moim kanale, w której to wy decydujecie o tym, ile według was gwiazdek od 1 do 5 powinna dostać dana mapa. Więc myślę, że tak będzie na pewno lepiej, bo to wtedy co kogo obchodzi głos mapmakera, który też robi błędy. Lepiej, żeby to ocenił lud, tak? Wiele graczy, wiele setki tysięcy graczy, wiadomo chyba o co chodzi. Bo to chyba bardziej, to jest ważniejsze chyba, wydaje mi się, dla twórców, niż jakaś opinia pojedynczego gościa, który robi te same branży. Wiadomo, jeżeli mapa byłaby zła, mogłoby się urodzić takie podejrzenie, że specjalnie dowalam danej mapie niższą cenę, żeby tylko wam, żeby tylko opinii publicznej powiedzieć, że ta mapa jest słaba, bo nie pobierajcie jej, tylko wybierajcie moje. Więc albo odwrotnie, nie? Jeżeli kogoś lubię, no to mówię, super mapa, pobierajcie, nie? A na przykład mapa jest średnia. Dlatego też ja, że tak powiem, troszkę jak piła, tu moje ręce, ale za to wy teraz będzie tam po prostu oceniać, ja wam tylko pokażę, co ona posiada. A jeżeli kogoś interesuje, jaka ocena jest tej mapy, albo ile osób zagłosowało na daną gwiazdkę, no to wchodźcie w linka w opisie, wszystko macie. Myślę, to wszystko jasne i tak to będzie wyglądać. Jeżeli jest to dla was dobry pomysł i spoko system, dajcie znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Bez przedłużania, lecimy. Pytałem was też, jeśli tak szybko wspomnę, odnośnie samej serii, czy chcecie mapy tylko z ModHuba, czy też z jakichś portali albo innych stronek niededykowanych, tak jak właśnie ModHub na farmingsimulator.com. No i powiedzieliście, dawaj wszystkie. Czasami jest ktoś młody, który potrzebuje wsparcia, rozgłosu i trzeba też jego produkt pokazać, a czasami na ModHub zostają się takie shity, że nie ma czego sprawdzać, bo dobre mapy są po prostu stale odlekane w dacie z datami premiery, bo po prostu mają tyle detalu, tyle rzeczy, że jest o bardzo wiele rzeczy, o bardzo wiele rzeczy można się po prostu przyczepić. Dlatego też tak zrobiłem i tym razem, i na pierwszy strzał Świętokrzyska, to jest Świętokrzyska wieś, dobrze pamiętam. Wybrałem dlatego, że w 19 na nie bardzo dużo grałem, a wiem, że teraz wyszedł konwert jakiś czas temu, zresztą też do 22, no i rzecz jasna chcę sobie to sprawdzić, jak ten konwert wygląda. Z tego co widzę, autor jest Dematias 14, czyli tak jak było w 19, ale jest dopisany jakiś Ziomson. Ziomsona niestety nie kojarzę, dlatego mówię, że jakiś, bo nie kojarzę, ale on prawdopodobnie zajął się konwertem tejże mapy. Dobrze, chyba czas na sprawdzanie, ja wam powiem tylko tyle. Zero przygotowania, zero sprawdzenia logów, jakiś tam przed odcinkiem, zero sprawdzenia zakończeń, nic. Odpalę mapę, poleciałem sobie pewnie chwilę, zobaczyłem tylko co jest. Okej, nagrywamy i tyle, tak to będzie wyglądać teraz ta seria, żebyście mieli jak największe takie naturalne wrażenia, a nie jakieś tam wyuczone teksty, czy tam wypisany skrypt na 40 czy 100 linijek mówiący o tym, co mapa posiada, chociaż takie też będą, zwykle będę czytał po prostu sam opis. No tutaj opisu nie ma, po prostu jest witaj w województwie świętokrzyskim i właściwie to jest tyle. Także już na samym starcie troszkę średnie pod względem
przygotowania moddesk, nie? Ale to nic. Słuchajcie, jest to mapa, z tego co zauważyłem, na podstawce amerykańskiej, ale z teksturami z mapy Huber Row, także całkiem okej. No i co ona posiada ogólnie? To zauważyłem, że brakuje tutaj bram na samym początku, nie? Zaczniemy sobie tak to po prostu luźno sprawdzanie tego, potem się przejdziemy jeszcze do logu, ale to w trakcie, także nie wiem, czy taka forma w ogóle mi wyjdzie, bo ja bardziej lubię tę formę przygotowania takiego, ale może i teraz taka będzie lepsza, nie? Także dobra. Ja na samym początku już widzę, że brakuje bram i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ktoś nie chciał tego dodać, czy kwestia tego, że po prostu zostało usunięte, bo jest wygodniej, chociaż no nie wiem, nie? Mapa też jak wiecie jest Farmiga 19 i to jeszcze były te ostatnie podrygi robienia map, gdzie były robione na starych modelach, takich ty wiecie, popularnych, czyli tutaj na przykład Gold Fox i tak dalej, więc nie szykujcie się tutaj na jakieś mega rewolucje, jeżeli chodzi o modele, raczej wszyscy znają osoby, które grały w dawnego Farmiga. To oczywiście znany billboard województwo świętokrzyskie, nasz tutaj malutki sąsiad, bo ja oczywiście jestem z Lubelskiego. Sklepik, rzecz jasna, tak. No i co, domki ogólnie to jest zawsze fajnie widzieć taką wioskę. Na przykład, co mnie mega niepokoi, to, że tutaj nie ma w ogóle gospodarstw, nie? W sensie tamte budynki, które były placeable, no zobaczcie, nie? To coś kiedyś stało, ale już teraz tego nie ma i tak to chyba była jakaś brama, więc... Ja bym raczej zrobił tak, że już potraktowałbym to jako pusty plac i niech sobie gracze budują, niż zostawiać taką dziurę po prostu, bo to wygląda mega, no, średnio, co nie? Trochę. Proszę bardzo. Boże, ja się przygotowałem do odcinka. Dobra, asfalcik sobie lecimy tędy. No i tu mam jakieś te płyty, nie? Może w ogóle pokażę, jak wygląda PDA na samym początku, bo to też myślę jest ważne. No jak wiecie, nic się nie zmieniło, bo to konwert. Także tak to się prezentuje, tu jest ta cała główna wioska. Z tego co wiem, gospodarstwo jest chyba 6 albo 5 albo 6. Także całkiem spoko. No i dobra, jest ta główna wioska. Tu możemy sobie pojechać też tym asfaltem wzdłuż tych malowniczych pól. Naprawdę co jak co. Ja bardzo lubię tereny górzyste i nie ukrywam, że Świętokrzyska zawsze mi gdzieś tam mocno pasowała pod tym względem, bo no to po prostu był kawał dobrej mapy, na której się zagrywałem. Chyba na serię Realne Gospy, jeśli ktoś pamięta, także było naprawdę nieźle. O, tu mamy tartaczek, więc tartak sobie prawdopodobnie działa, znaczy musi działać raczej. Tu jeszcze są jakieś wiórki do wysypania, więc też okej. Sklep z maszynami, Agromet, fajnie, wszystko spoko. O, Static Gospa, ona pamiętam, że była na jednym modelu, więc bardzo ładnie się ustawiało. No i tu jest kolejna gospa, na którym akurat ja grałem sobie. No i też ubolewam na tym, że brakuje po prostu budynków, nie? Jeżeli już nie ma tych playstable, to można po prostu stawić jako statiki i tyle, nie? A tak trochę słabo. Ale z drugiej strony też rozumiem, że może ktoś po prostu sobie tutaj chcieć postawić własne. Nie ma z tym problemu, ja to sobie tylko sprawdzę jedną rzecz. Jeżeli sobie zakupimy ten teren. A piątkę, aha, czyli mam wszystkie od razu gospa kupione na starcie, czyli wiem gdzie są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gosp jest, okej. Więc ja sobie tylko sprawdzę jedną rzecz, czy dałoby radę tą rzecz usunąć. No niestety nie da się usunąć, także mam troszkę delikatny konflikt. Nie możemy się tutaj pobawić jakbyśmy chcieli. No szkoda. Szkoda, ale z tego co mi się wydaje, raczej tak na pierwszy rzut oka, no konwers zrobiony na szybko, po prostu żeby tylko wyszła mapa. Więc no cóż, no plus taki, że wyszła, minus taki, że niedopracowana. To chyba wszystko widać doskonale, nie? Okej, okay. Tutaj w ogóle też fajnie, ja w tych terenach nawet nie byłem chyba w 19, a to też spoko jest, nie? Okej, okay, mamy skup, on jest akurat taki fajny, prosty, nie ma tutaj za wiele nic skomplikowanego, nie? Feed and grain, okej. No i ten, jak sobie drogo jeszcze polecimy, w ogóle te linie tutaj bardzo fajnie zawsze klimat robiły, ja to mega propsowałem na tej mapie w 19. Tu chyba też powinniśmy coś jeszcze mieć, z tego co mi się okaże, a nie, to jest po prostu ta główna krajówka, że tak powiem. No i tu jeszcze mamy tam jakiś wjazd do lasu. Ten możemy przejechać sobie? Możemy, myślałem, że zakończenie mapy. O, i tu kolejna dróżka. Ekspresówka. Co jak co, naprawdę mogę tutaj pochwalić zakończenie mapy, bo mimo, że jest to takim trochę plainie tutaj zrobionym, to jednak wygląda naprawdę spoko. Jest to taka ściana lasu, która po prostu wygląda dobrze, także tutaj pracę de Matiasa możemy wysunąć naprawdę, naprawdę wysoko. No i te górki momentami przeginka, ale z drugiej strony taki jest urok tej mapy i... No i ponad takie święto wszystkie całe, z tego co jeszcze gadałem z dawno temu z Damatiasem, to tak właśnie mówił, że było. Klip jest 15 z tego co teraz dodatku Gold, ale dalej jak widzicie aktualne. Jakby teraz w sumie dodać mi paralaksa i troszkę zrobić HD teksturki. Czemu nie? Dalej mogą być używane, prawda? Okej, okay. I tu chyba będziemy przechodzić pod gospo, pod właśnie wioskę, na której było gospo, z tego co pamiętam. Ja mam przystanek, może troszkę sobie fowa zmienimy, żebyście mieli lepszy pogląd.
I wiecie co? Ja włączę sobie chudy jeszcze. Minimapka będzie mi bardzo pomagać w tym przypadku. No, gospy go spam i tu jakieś takie fajne stare stare zabudowy. Okej. I tu mamy jakiś jakiś billboard, sprzedaż obornika. Szybko tanie 400 tony. Okej, no i fajnie. To było zawsze spoko według mnie. Mi się to mega podobało, nie? To troszkę szkoda, że te asfalty właśnie są takimi momentami źle łączone i są zrobione takie jakby to powiedzieć. Takie zasypane po prostu ziemią. No jakby zrobić asfaltem, może byłoby trochę lepiej, nie? W sensie asfaltem takim, nie mówię już o nowym generowaniu tego całego asfaltu, ale po prostu namalować tam asfalt, nie? Albo coś zrobić innego, ale mimo to i tak jest okej. Tu mamy kolejny lasek chyba i tu chyba z tego co wiem coś tu będzie. Jakiś tutaj elektrociepłownia, coś takiego. Bo ja pamiętam, że kiedyś tu coś sprzedawałem. Aha, tu mamy też skup. Okej, bardzo fajny skup. Budynek naprawdę robi robotę. Tu mamy jakieś stare teksturki, belek. Fajnie, też to spoko. No i tu gdzieś powinno być jakiś skup. Czy to jest tylko jeden? Nie, tu dwa skupy. Aha, skup, belek, oczywiście. No i tu jeszcze mamy jakieś zbożówki, także okej. Całkiem. Ja też ogólnie gram na oświetleniu. Dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrał te odcinki z oświetleniem, bo uważam, że mogą dawać to klimat, ale sami też trochę nie pokazuje tego, co mapa ma przygotowane, nie? Także dajcie znać. Tu jakieś blokowiska z tego co widzę, w sensie już po garażach mogę się domyśleć, że są blokowiska. No i otóż właśnie są one. Fajny sposób zagospodarowane, takie ten, kosteczka. Nawet ładna tekstura, nawet jak na dzisiaj jest ładną teksturą, nie? Dobra, i tutaj mamy, aha, i tutaj jest zakończenie mapy, to też okej. I czy stąd możemy gdzieś sobie ogólnie pojechać? Aha, tu jest po prostu wjazd na tą drogę i tędy lecimy sobie dalej. Dobrze, zatem lecimy. Jeszcze chciałbym ogólnie pokazać wszystkie gospodarstwa na pewno, także to tak nie przegapimy, żebyście się nie martwili. No ale teren jest niesamowity, nie? Naprawdę. Tam troszkę jakieś artefakty widać względem zakończenia mapy. Nie wiem, czy to jest przez podstawkę? Nie, to jest po prostu przez to, że ktoś tam nie do końca dociągnął coś. Nie wiem, czy to było 19, ale sam teraz wezmę dwójkę, więc tam jest trochę lekki minus. I tu mamy kolejny skup. I na tym skupie pamiętam, że coś tutaj było ciekawego, bo tam masz trzy skupy, tak? Może w ogóle sprawdźmy sobie, gdzie ja dokładnie jestem, a jestem gdzieś tutaj chyba. Mamy skup Jacek, wapnowanie oraz handlarz z zwierzętami, więc handlarz oczywiście tutaj. Tu jest wapno, a tu jest Jacek, okej. Okay. Ciekawe w ogóle budynki, nie wiem, one są pewnie oryginalne, z tego co widzę po jakości wykonania, ale nie pamiętam sobie, nie mogę sobie przypomnieć skąd one są wyciągnięte, z jakiej mapy, no ale mniejsza. Okej. Tu kolejne jakieś dróżki. Nie, no akurat tak bym szczery, ta droga nawet wygląda ok, nie jest taka nachalna, jest taka po prostu fajna droga, bo na przykład teraz sporo osób, między innymi też ja tworzyłem takie drogi troszeczkę kamienne, a te takie dirtowe, proste dirtowe drogi gdzieś tam, nie wiadomo skąd, gdzieś się podziały, więc fajnie, że do nich ludzie wracają. Tutaj też troszkę można by ten teren lekutko wygładzić, ale i tak jest ok. Aha, to zakończenie mapy w ogóle tej, nie? Także spoko. Dobrze, więc jeszcze bym chciał tylko wrócić do kolejny billboard. Sprzedając paliwo, dalej oszczędzając paliwo, dalej pojedziesz sprzedając. Oczywiście, że tak, jasne. To jest 100% racji, tylko teraz tak. Tutaj gdzieś prawdopodobnie to są kamienie. Była stacja paliwowa i bym chciał też ją pokazać. O, tutaj dokładnie jest. To jest chyba Farm Shell. Tak jest, nic się nie zmieniło. Więc mamy Farm Shella. Kurczę, no ceny takie troszkę już, no. Niektóre nieaktualne, nie? ale no to dawno temu to było, nie? Okej, tu mam jakiś zajazd i tu jest też coś tam jeszcze z drożka, jakaś taka do pomalowania. Znaczy pomalowana, okej. Daleko stacja, nie? Jest tak od drogi, no ale okej, niech będzie. Wróćmy jeszcze do gospodarstwa, bo pokazałem na razie wam trzy, tak? Czyli tamto jedno na wsi, tutaj zaraz naprzeciwko kolejne, trzecie tam, a jeszcze potrzeba czwarte, piąte i szóste. Także tu mamy też ogólnie miasto z kościółkiem. Zawsze to chwaliłem ten teren, bo to wygląda po prostu niesamowicie. Więc fajny klimacik. W ogóle czuję na tej mapie taki stary vibe farminga, którego już się teraz nie spotyka. Dlatego też, że po prostu ludzie bardzo mocno poszli w te nowe budynki. Każdy robi coś po swojemu i zapomnieli trochę o takim starym polskim klimacie. I tu właśnie nie możemy to uświadczyć, tego klimatu. No tutaj może troszkę nie, w sensie teksturki popsuły. Mamy skup zbóż, kolejne, tak, rzecz jasna. No ale dobra, chyba tu więcej nie zobaczymy, też jest sprzedaż mleka. Z tego co pamiętam i na pewno tu jest sprzedaż mleka. No tak, no nawet widać, że to jest sprzedaż mleka. W ogóle bardzo fajny budynek. Tak jakby odnowić teksturki, to wyglądałoby całkiem nieźle.
To co, teraz na tego osoby postało się przejść, nie? Gdzie one są, te gospodarki? Szósteczka jest tutaj. Ja jestem teraz w miejscu tym, więc na 169 musimy sobie podlecieć. Bo właśnie chcę pokazać wam gospy, a na końcu coś jeszcze może sobie znajdziemy. Tak, to jest tutaj to gospo, ono było bardzo duże, a teraz w farmingu 22 mamy pusty plac z drzewami. I wam powiem szczerze, o wiele lepiej to wygląda teraz, bo sobie drzewka powywalamy i możemy to robić własne gospo, niż zasadzać jakieś półpłotki, nie? To trochę byłoby lepiej. Tu była jakaś obora, ale to tak nie jestem przekonany. I tu było pastwisko jeszcze chyba, tak, oczywiście, że tak, to było jakieś pastwisko. No, także nowy kastrowali trochę to mapę w tej 22, mimo to naprawdę mapa według mnie zasługuje na dobry konwert, bo to jest kawał dobrej mapy, na której sporo graczy mogłoby zagrać. Czwóreczka, aha, jeszcze siódemka jest tutaj niedaleko. Tutaj polecimy sobie. No, naprawdę tutaj sporo mapy tej zostało gdzieś zabrane. A na wielkach byłoby szkoda, bo byłoby nieźle. O, i tu mamy coś takiego. I według mnie to już jest spoko, nie? Bo zobaczcie, że mamy po prostu tam płotek, nie? Gdzieś ten i tu możemy swoje rzeczy ustawiać. No minus taki, że mamy coś takiego. Co nie? Trochę słabo. Ale i tak ogólnie nie jest źle, zawsze jakoś tam nawet spoko gdzieś to sobie wygląda, więc jakby ktoś tam chciał te drzewka pousuwać, o ile się oczywiście da usunąć, ale myślę, żeby się dało. No pewnie się da, jak nie to jakiś obrzyd hiderem i poszłoby to wszystko. Wow, fajny, nie no, teren jest niesamowity na tej mapie, ja wybaczcie, ale będę się tym jarał cały czas, nie? I przejdźmy sobie do ostatniej gospodarki numer 4, czyli ja też sprawdziłem już, czy tu jest na wsi jeszcze jakaś gospodarka? A to ciekawe, bo ja nie pamiętam, że tutaj na wsi, w miasteczku tym była gospodarka. A oczywiście, że tak, no jest, tutaj. No i tu kolejna sprawa z tym samym, tak, czyli te takie puste przestrzenie, a widać, że coś tutaj było, jakieś lewitujące konewki. No i altanki jakieś tam u sąsiadów. No i dobrze, słuchajcie. Ja też nie będę ukrywał, nie będę chciał robić długich odcinków, do 20 minut myślę wystarczy, chyba że mam będzie bardzo obszerna, albo będzie mam sobie jakieś ciekawe rzeczy. Z tego co wiem, easter eggi tutaj już nie istnieją, nie ma też tutaj jakichś takich rzeczy grywalnych, po prostu mapa została zrobiona na sztywno, na statycznie i tylko poza działającymi skupami i polami, no i farmlandami, które są zrobione nawet spoko, nie? Chyba że one były w ogóle przenoszone z 19. No to też niewiele mamy. Jeszcze wam pokażę, tutaj jest fajny billboard, trafiłem ostatnio na niego. Zaraz, gdzie on tutaj jest? To się pewnie uśmiecie, ale fajnie, że Demantias właśnie, o! Demantias miał takie poczucie humoru. Po skończonej pracy załóż majtki. Także, no, ciekawie też tutaj było na tej mapie. No i cóż, to chyba będzie w sumie tyle z tej mapy tak naprawdę, nie wiem czy coś więcej tu wam pokazywać. Odnośnie logu może zobaczymy jeszcze, nie? Zobaczmy sobie jak ten log wygląda, bo to jest coś, co pewnie sporo osób ciekawi, tym bardziej teraz, bo kiedyś tam nikt na uwagę nie zwracał, a teraz być może zwracacie. Także jest jakaś tam funkcja invalid, on create function. Aha, wait mood station, czyli coś tam odwagi, tak? Jakiś trafik, coś sypie. To oczywiście farmingowy błąd, tutaj moje błędy, bo mam teksturę pozamiane. Ej, czyli w sumie tak naprawdę, jak mam być szczery, to oprócz innego warninga i erroru, mapa jest czysta, nie? No, czyli, no, cóż mogę powiedzieć więcej? No, jak mam być brudna, skoro została pozbawiona wszystkich interakcji, nie? Mamy tylko sztywne modele tak naprawdę. Chociaż się drzewa ruszają? Czy nie? Jest shader od drzew? Coś tam się rusza, dobrze. Już myślałem, że nie. No, także słuchajcie, tak jak wspomniałem wcześniej, odcinek będziemy sobie kończyć. Ja myślę sobie zakończyć gdzieś tutaj na tym pięknym terenie. O tak, możemy zakończyć. Wpadajcie na kolejne odcinki, bo przypomnę, że teraz... wam tego nie mówiłem, ale wam mogę powiedzieć. Wracamy trochę do daily i będę co drugi dzień sprawdzanie mapek. Więc jeżeli macie jakieś fajne mapki, wysyłajcie na Discorda, na maila, cokolwiek. Może ktoś robi jakąś nową mapę i chce się pochwalić progresem, również taką przyjmę. Będę teraz sprawdzał w 6-sieńko, bo to w sumie nie ma tak, że mapa słaba, to mówię, dobra, nie będę wysyłał chłopa na krytykę, sam babki, ale raczej wątpię, że jakaś kobieta tworzy mapy, dlatego też mówię chłopa. No i chodzi mi o to, że nie sprawdzam po prostu, nie brałem do sprawdzania map, słabych map, bo nie chciałem komuś zrobić no przykrości, nie? Po prostu. Ale, że teraz ja nie sprawdzam, ja tylko sprawdzam, a wy oceniacie, no to kurczę.
Hulaj dusza piekła nie ma, lecimy z tym oczywiście. I dawajcie wszystkie mapki, są fajne, do polecenia godne. Ja mam już przygotowane 24 mapy, także będzie się działo. Co drugi odcinek, co drugi dzień będzie sprawdzanie mapy, także wpadajcie na odcinki. Troszkę znam, robimy też stare mapy, których nie sprawdzałem w tym farmingu. I cóż, to tyle. Dziękuję za uwagę, do kolejnych odcinków. Wpadajcie do opisu, bo tam jest link do ankietki, na której oddajcie swoje głosy na tą mapę. To właśnie to Książka Wieś, ja byłem Ryan G Play. Do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, na razie.